Puls Biznesu. Do słuchania. No dobrze, wiemy już, ile osób płaci i jak duże podatki płacimy. Czas, byśmy dowiedzieli się, co się dzieje z pieniędzmi, które państwo nam zabiera. A jest tego sporo. W 2019 roku sektor publiczny wydał, uwaga, 925 miliardów złotych. 925 miliardów złotych. Na co? Najlepiej o tym wie Grzegorz Zatorski, który w ramach Fundacji Republikańskiej co roku przygotowuje mapę wydatków sektora publicznego, a więc bada, na co budżet państwa, samorządy czy różne agencje państwowe wydają pieniądze. No więc sprawdźmy, na co w zasadzie idą nasze podatki. W przeważającej większości renty i emerytury. Blisko 1/3 wszystkich wydatków to są renty i emerytury. To jest blisko, przynajmniej w 2019, blisko 290 miliardów złotych. Później zdrowie, blisko 107 miliardów, przynajmniej w 2019 roku. Na trzecim miejscu to się cały czas zmienia pomiędzy edukacją, która jest mniej więcej jakby na stałym poziomie, ona mniej więcej lekko z każdym z roku na rok trochę się podnosi. Edukacja bez szkolnictwa wyższego. W 2019 było to 85 miliardów, aczkolwiek na czwartym miejscu jest infrastruktura. Wydatki infrastrukturalne, inwestycje, to akurat infrastruktura jest najbardziej zmiennym wydatkiem z roku na rok. Czasem jest więcej, czasem jest mniej, w zależności od prowadzonych inwestycji oraz na coraz większym poziomie pomoc społeczna. No właśnie, dużo się mówi o tym, że nazywa się nasze wydatki w budżecie sztywnymi, no i trochę tak rozumiem, że jest, no skoro większość to są te emerytury i renty, których zabrać zasadniczo nie można, zmniejszyć nie można, można je co najwyżej podwyższać mniej lub bardziej dynamicznie. Nakłady na zdrowie też sobie ciężko wyobrazić, edukacja też raczej stały koszt, no bo dlaczego miałby się zmieniać, więc rozumiem, że rzeczywiście te inwestycje publiczne to jest coś, co można, jak trzeba szukać pieniędzy, to można je przyciąć. Zgadza się i jakby można to zauważyć z tego względu, że co należy nadmienić, pomimo tego, że z roku na rok wydatki rosną, rosną też dochody, to jednak udział wydatków wszystkich w stosunku do PKB jest mniej więcej stały, aczkolwiek z roku na rok troszkę mniejszy. Jak my robimy nasze opracowania od 10 lat, pierwsze zrobiliśmy za 2011, to wtedy udział pod wydatków wszystkich był na poziomie 43,5% w stosunku do PKB. Za 2019 było to już 40% i 0,4, więc te 3 punkty procentowe spadło. Dochody rosną, więc tragicznie nie jest, aczkolwiek, tak jak pan mówi, jest dużo wydatków stałych. Jest część, które można ucinać wtedy, kiedy jest taka potrzeba, aczkolwiek no, gro, zdecydowana większość to są wydatki stałe. No właśnie, porozmawiamy trochę o tym, że od ładnych kilku lat już mapę wydatków pan przygotowuje. Czy to jest takie zajęcie, które dostarcza jakichś emocji, znaczy widać jakieś zmiany z roku na rok, czy tak zasadniczo to mniej więcej na przestrzeni lat wygląda tak samo? Powiem szczerze, że zawsze w każdym roku jest coś ciekawego, jest coś innego, jest coś, co się zmienia, aczkolwiek ta stała podstawa jest. To się nie zmienia, są wydatki na emerytury, zdrowie, to jest jakby podstawa. Z roku na rok rządzący Ministerstwo Finansów nas delikatnie zaskakuje, z tego względu, że my mamy troszkę inną klasyfikację wydatków. My podzieliliśmy je zgodnie z celem na 17 różnych działów, typu właśnie zdrowie, infrastruktura, z tego względu, że one pochodzą z różnych źródeł. Są wydawane przez agencje wykonawcze, fundusze celowe, przez ministrów, przez samorządy na różnym szczeblu, więc my je wszystkie zbieramy w konkretnych działach, aczkolwiek z roku na rok są przesunięcia, są zmiany, są nowe fundusze, są nowe agencje, są tworzone, scalane są różne organizacje, tak więc jakby największą trudność to jest właśnie odnajdywanie się w tych wszystkich zmianach. Tak, patrzę na takie duże czy większe kropeczki na waszej mapie i jest też między innymi obrona narodowa, 36,5 miliarda z tego co widzę. Tak, no to już jest któreś bodajże siódme miejsce z kolei, 35 miliardów na obronę. Tak od razu wyjaśniając, wydzieliliśmy z obrony narodowej również wydatki na emerytury i renty, ponieważ Ministerstwo Obrony Narodowej wlicza je do wydatków na obronę. Jednak wliczając je w obronę narodową nie jest to do końca zgodne, ponieważ jakby emerytury dla
byłych żołnierzy są ważne, ale nie wzmacniają naszej obronności. Tak samo zakup samolotów dla VIP-ów, które też było ujęte jako samoloty wojskowe. Mamy takie ciekawe spostrzeżenia, że na przykład na kulturę i media wydajemy prawie 16 miliardów, a połowę na sport i turystykę. Co jeszcze ciekawego na mapie wydatków waszej można zaobserwować? Na pewno można zobaczyć, jak się zmienia pod kątem lat infrastruktura. Infrastruktura jest najbardziej zmienną w tym wszystkim. Widać tendencje też, na co mogą iść, na co się zmieniają finanse. Tak więc już w przeciągu tych 10 lat jesteśmy w stanie zobaczyć, co wzrastało, jakie wydatki malały w skali całego działu. I jednak widać, że największym wzrostem jest po prostu procentowo pomoc społeczna, która wzrosła o 220%, porównując to do 2011 roku. I jeszcze, co ciekawe, na pewno trzeba wspomnieć o deficycie, tak? Rosną wydatki, widać, że rosną, aczkolwiek jednak dochody na tym też nadążają. Należy zwrócić uwagę, fajnie, że dochody rosną, jednak one też pochodzą skądś, opodatkowanie cały czas rośnie, jest zamiast, więc jakby należałoby też zwrócić uwagę, żeby troszkę ograniczyć te wydatki, szczególnie pod kątem ostatniego roku, który mocno może nadszarpnąć budżet, więc widać, że cały czas coś rośnie, jest coraz więcej rozmaitych wydatków, więc jest z czego ucinać, szczególnie pod kątem czasów pandemicznych, postpandemicznych. Wiele rzeczy na przestrzeni lat w waszej mapie się zmieniało, ale to, co się nie zmieniało, to mimo, że dochody w ciągu 5 ostatnich lat wzrosły z 640 miliardów do 885 miliardów, to wydatki jak przekraczały te dochody, tak przekraczały, więc niezależnie od tego, jaka była sytuacja w gospodarce, to my ten deficyt po prostu mieliśmy. Zgadza się. Do 2019 roku, do momentu koronawirusa, pandemii, trend był dobry, porównując wydatki do dochodów, nie patrząc na szczegóły, to jednak one się zbliżały do siebie. Ten deficyt się coraz bardziej zmieniał. Do map wydatków dołączyliśmy również mapy dochodów w 2015 roku i na początku ten deficyt wynosił ponad 101 miliardów. W 2019 już ten deficyt był na poziomie 40 miliardów. Aczkolwiek w tym momencie, po wstępnym, dosłownie tylko patrzyłem na główne liczby za budżet państwa, który do tej pory był zazwyczaj połową wydatków. Zobaczymy, jak jest teraz, ponieważ te sprawozdania za rok 2020 dopiero spływają i będą spływać. Najwięcej będziemy czekać na kwestie dochodów, które będą dopiero w kwestii szczególnie PIT-owskich, podziału PIT-u we wrześniu. Zazwyczaj jest ten bardziej szczegółowy podział. To w tym momencie, pomimo że na przykład w 2019 sam deficyt budżetowy to był niecałe 14 miliardów, tak w tym momencie deficyt budżetowy samego budżetu państwa to jest 85 miliardów. Wydatki nam wzrosło 90 miliardów w samym budżecie między 2019-2020, więc na pewno czeka nas dosyć, mam takie wrażenie, dosyć duże szok, jeśli chodzi o to, w jaki sposób się to w tym momencie układa, bo na pewno zburzy to ten porządek, można by tak to ująć, który w jakiś tam sposób był, to ten rok będzie na pewno szczególny. Tak, myślę, że to będzie mapa wydatków i mapa dochodów, zresztą również za 2020 będzie na pewno bardzo ciekawa i na pewno ją w Pulsie Biznesu opiszemy. Bardzo dziękuję. Moim i Państwa gościem był Grzegorz Zatorski, autor mapy wydatków, która powstaje w ramach Fundacji Republikańskiej. Bardzo dziękuję. Dziękuję również, dziękuję Państwu.